Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie. Opowiem wam dzisiaj o alkoholizmie. Alkoholizm to jest taka choroba, w której nic innego się nie widzi, tylko się widzi alkohol. Wszystko się przepierdziela, cały hajs na alkohol. Alkohol jest bardzo zły. I nie chcę, żebyście go za długo oglądali, żeby was nie kusił, to ja zacznę go powoli popijać. Moment. Także piwo jest bardzo niedobre i szkodzi. Szkodzi na wszystko. Bardzo łatwo można się od piwa uzależnić. Jeżeli jest brak piwa, na przykład taki, co codzień chleje piwsko, później jak nie ma piwa, to tak mu się część łapa. Tak mu się część łapa i musi szybko lecieć do sklepu, pyk, 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 pyk i browara se kupić i se przypierdzielić kilka sztuk. Alkoholicy mówią, że tym się zabiłeś, nie, czym się strułeś, tym się lecz. O kurde, wlało się. Po prostu, jakie piwo? Piwo, wódkę piją ci, co potrzebują mocny alkohol. Piwko to jest takie dobre na ciepłe dni. Także, przepraszam, o właśnie tak się odbija. Każdego alkoholika można poznać pod tym piwosza, że odbija mu się co chwila. I co chwilę sika. Tak. Także piwko ma taki żółty kolor. Złocisty, brzydki kolor. I ma taką śmierdzącą piankę, śmierdzi chmielem i alkoholem. Nie chcę. Macie szczęście, że nie czujecie tego smrodu. Ja tu niestety muszę się męczyć, ale nie chcę za długo czuć tego smrodu, więc wezmę kolejnego łyka, żeby jak najszybciej opróżnić kufelek malutki taki. Moment. O! Ale niedobre. Ale niedobre. I jak widać... A co jeszcze? Co można powiedzieć o alkoholikach? Są takie różne przymusowe leczenie. Jest takie przymusowe leczenie. Jeżeli widzicie, że alkoholik sobie nie daje rady, możecie go zgłosić. Nie możecie, kurde, przymusowo go leczyć. I go MOPS skieruje do tego. Na przymusowe leczenie, do gniezna, do psychiatryka albo gdzieś tam indziej. Tak. Także nie pijcie piwa, nie pijcie wódki. Wina tym bardziej nie, bo po winie jest straszny kac, nie? A szampan to jest w ogóle tragedia już totalna, nie? Po szampanie to już w ogóle tak łeb rozpierdziela. Sam wiem, bo mój znajomy pił szampana, ja oczywiście nie piję wcale. Nie piję, ani trochę. Za kołnierz wylewam, także... No, także wezmę... Wyleję trochę za kołnierz teraz, żeby tu mi to nie kusiło, nie śmierdziało mi tu. Wyleję trochę za kołnierz, poczekajcie. Jak było słychać, wylałem za kołnierz. Także naprawdę bardzo mi to piwo nie smakuje. Kurczę, no i normalnie stoi tam kolejne, ale na pewno już go nie otworzę. Na pewno go tego tamtego drugiego już piwa nie... Trzeciego, przepraszam. Czwartego. Przepraszam, szóstego już piwa nie otworzę, bo alkohol jest bardzo zgubliwy. Bardzo łatwo się uza... O właśnie. Takie są skutki picia piwa. Że bardzo... Że po tym poznasz ochlusa, po tym żebeka, nie? Wezmę jeszcze kolejnego łyka piwa, żeby nie raziło w oczy, nie? Żeby nie wraził w oczy. Wyleję ten alkohol teraz. Wyleję go do mojego pęcherza moczowego, nie? Spróbuję to na raz walnąć. W celu wylania to po prostu do pęcherza moczowego, tak? Żeby on już nikomu nie szkodził, żeby mi nie szkodził. Moment. Spróbuję, ale nie wiem, czy mi się uda za jednym zamachem, bo to jest dużo. Moment. Ale niedobre, kurde, piwo. Jak widać, kufelek jest opróżniony.
cały został wylany do pęcherza moczowego. Także wylewajcie alkohol, nie pijcie. No i tyle. To jest mój poradnik właśnie. Także ja będę kończył już ten filmik. Dno już widać. Ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Życie jest piękne. Piwko jest bardzo dobre, to znaczy niedobre, bardzo szkodzi. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do oglądania innych filmików na moim kanale. A jeżeli piwo Wam zasmakuje, to znaczy jakiś filmik Wam się spodoba, to możecie udostępnić ten filmik na Facebooku albo na swoim znajomym. Tak, możecie udostępnić. Łapkę w górę zostawcie, nie? Także życzę zdrowia, także na zdrowie, bez alkoholu, bo szkodzi. Na razie, cześć, trzymajcie się. Smacznej herbaty. O.